Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński, 24 lutego 1947 roku, poniedziałek. Grypa szaleje w Koszalinie. Szeroko używany środek leczniczy – wódka. Panująca nagminnie w Koszalinie grypa częściowo sparaliżowała pracę instytucji i urzędów. Chorują nie tylko pacjenci, ale i lekarze oraz siostry miłosierdzia. I tak w Polskim Czerwonym Krzyżu w Koszalinie większość personelu lekarskiego i urzędniczego leży w domu w łóżkach, tak że kierownik tej instytucji, kapitan Fliszewski, spełnia różnorakie funkcje, aby podołać zadaniu, gdyż najbardziej odczuwająca zimę niezamożna ludność musi być obsłużona. Są i tacy obywatele, którzy wierząc w skuteczność zwalczania grypy alkoholem, może zbyt często zaglądają do kieliszka, co uwidoczniło się w zwiększonym spożyciu wyrobów państwowego monopolu spirytusowego. Sonda akustyczna wykryła ławicę śledzi. Sztokholm. Świetne wyniki dały doświadczenia przeprowadzone na wschodnim wybrzeżu Szwecji nad zastosowaniem sondy akustycznej do wykrywania ławic śledzi. W pierwszym zaraz dniu jeden tylko statek rybacki złowił w miejscu wskazanym przez sondę akustyczną około 1 tony śledzi. W doświadczeniach biorą udział 2 łodzie podwodne – Sjohasten i Springhagen, a według dziennikarzy znajdujących się na pokładzie jednej z nich udało się wykryć ławice ukryte nawet na głębokości 45 do 50 metrów. My, polska młodzież, pragniemy budować silną i demokratyczną Polskę. Uczniowie na Pomorzu Szczecińskim potępiają poznański mord. Uczniowie Gimnazjum Ogólnokształcącego imienia Mieszka I i starsi uczniowie Szkoły Powszechnej w Świnoujściu na wspólnym zebraniu, które odbyło się w tych dniach w Świnoujściu, również uchwalili rezolucję, w której najostrzej potępiają zbrodniczy czyn byłych harcerzy poznańskich. Uroczystości w Związku Radzieckim w dniu Święta Armii Czerwonej. Moskwa. Cały Związek Radziecki uroczyście obchodzi Święto Czerwonej Armii w 29. rocznicę jej istnienia. Wszędzie odbyły się uroczyste akademie. Z wielu miejscowości wysłano adresy hołdownicze do generalissimusa Stalina jako współtwórcy Armii Radzieckiej. Z chwilą ustania mrozów ruszy odbudowa dworców. Nie ulega wątpliwości, że odbudowa głównego dworca kolejowego jest sprawą palącą. Dworzec ten na skutek nalotu samolotów alianckich uległ poważnym zniszczeniom. Poczekalnie i urządzenia wewnętrzne zostały prawie całkowicie spalone. Po przejęciu Szczecina przez władze polskie przygotowano jedynie prowizoryczne poczekalnie. Obecnie władze kolejowe przystąpiły do planowej odbudowy dworca według opracowanego już projektu. W pierwszym rzędzie odbudowana zostanie główna hala dworcowa. Rozpoczęte prace musiano przerwać ze względu na fale silnych mrozów, jednakże z nastaniem odpowiednich warunków atmosferycznych prace będą kontynuowane. Ogłoszenia drobne. Butelki piwne, lemoniadowe, dętki samochodowe, korki wszelkiego rodzaju zakupuje Piwotechnika. Bydgoszcz, Dworcowa 61.